Jarosław Malczewski, dzień dobry, witam Państwa. W trakcie dzisiejszego programu przedstawię państwu poniższe zagadnienia. Rozpocznę od wprowadzenia, następnie omówię notowania cen produktów gotowych z rynku polskiego, przedstawię również notowania cen produktów gotowych z rynku Unii Europejskiej oraz Nowej Zelandii, przedstawię również aktualne spieniężenie artykułów mleczarskich w Unii Europejskiej, porównam ceny mleka w skupie w Unii Europejskiej, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych, omówię zmiany w zakresie wielkości kosztów produkcji Mleka i zakończę podsumowaniem. Tytułem wprowadzenia: w końcu doczekaliśmy się dobrych wieści z Dalekiego Wschodu, to jest z Chin, Państwowa Komisja Zdrowia w Chinach. W ubiegłą środę ogłosiła znaczne ograniczenie polityki zero COVID. Chińczycy nie przebierali w środkach w tym zakresie, wprowadzając najbardziej restrykcyjne ograniczenia w zakresie braku możliwości przyjazdów z zagranicy, wprowadzając wymóg kwarantanny. Ponadto cyklicznie wprowadzano lockdowny, ale i system śledzenia mieszkańców przy użyciu aplikacji, które chińska ludność miała mieć obowiązek zainstalowaną w telefonach komórkowych. Impulsem do poluzowania dyscypliny w tym zakresie były rosnące problemy gospodarcze w Chinach. Pod koniec listopada bieżącego roku doprowadziły one do największej od czasów przejęcia sterów w kraju przez obecnego prezydenta fali demonstracji przeciwko polityce komunistycznych Chin. W związku z tym yy, i tymi wydarzeniami powinniśmy spodziewać się w najbliższych tygodniach zmian na światowym rynku żywności, a branża mleczarska z no, całą pewnością długo na taki impuls czekała. Inwestorzy za to zareagowali błyskawicznie, yy, optymistycznie przyjmując do wiadomości doniesienia o luzowaniu restrykcji polityki zero-COVID. Przez to kurs chińskiej waluty juana w stosunku do amerykańskiego dolara odnotował wzrost do najwyższego poziomu od. Od połowy września 2022, przekraczając przy tym pułap 7 juanów za dolara. Przejdźmy zatem do notatowań cen. Z rynku polskiego. W pierwszej kolejności e, powiem, że no, to są notowania kolejne spadkowe, będące konsekwencją e, końcówki roku i e, w, no, tego, że po prostu niektóre zakłady mleczarskie w okresie świątecznym nie będą pracować. W związku z tym, już w tej chwili widać e, pewne zmiany w zakresie choćby cen mleka przerzutowego, które jest najtańsze no, w zasadzie od początku tego roku, dlatego że jego wartość w ubiegłym tygodniu plasowała się w widełkach od złotych. 80 do 2,05 netto za 1 litr. Jeśli chodzi o cenę mleka w skupie, to póki co dysponujemy danymi z października 2022. Opublikowane te dane zostały 21 listopada również bieżącego roku i to była cena 2,60 ,60 zł netto za 1 litr. Jeśli chodzi o cenę z listopada, no to możemy się spodziewać delikatnej podwyżki, choćby ze względu na wzrost parametrów tłuszczowo-białkowych, które są, no można powiedzieć, istotnym czynnikiem cenotwórczym. W związku z tym cena powinna wzrosnąć jeszcze w listopadzie o 5-6 groszy i ten poziom przynajmniej powinien być utrzymany w grudniu, chociaż ze względu na premie wypłacane przez spółdzielnie mleczarskie możemy spodziewać się jeszcze podwyżki. Zatem nie byłbym zdziwiony, gdyby cena w grudniu opublikowała w drugiej połowie stycznia nawet przekroczyła 2,70 zł netto za 1 litr. Teraz słów kilka na temat aktualnych notowań cen podstawowych artykułów mleczarskich. Rozpocznę od odtłuszczonego mleka w proszku. Jego wartość. Wykazuje tendencję spadkową i plasuje się w wartościach od 13 do 14 zł netto za kilogram. Pełne mleko w proszku kosztowało od 20 zł do 21 zł netto za kilogram. Z kolei wartość sera gołda wynosiła 22 ,30 zł 30 do 22,80 zł i masło od 27,60 do 28,60 zł netto za 1 kg. No niestety to jest wyraźna obniżka w stosunku do tego, co mieliśmy chociażby w sierpniu, kiedy masło było po 34 zł, a mleko w proszku odtłuszczone po 21 zł. Natomiast w tamtym czasie, mleko krzerzutowe, które de facto odpowiada w wartości mleka wyrażoną w ekwiwalencie odtłuszczonego mleka w proszku i masła, w tamtym czasie kosztowało prawie 2,90 zł za 1 litr. Jeśli chodzi o relację złotówki względem euro, no to ona uległa minimalnym poprawom, to jest 1 euro kosztowało 4,69 zł, co w stosunku do poprzedniego tygodnia jest wzrostem w zasadzie takim kosmetycznym o 1 grosz. Teraz chciałbym Państwu przedstawić notowania cen mleka w skupie oraz podstawowych artykułów mleczarskich w październiku, Roku 2022 i te zmiany odnoszą się do miesiąca poprzedniego. Otóż średnia cena mleka w Skupie wyniosła 56,6 eurocenta za 1 kg i była to podwyżka o 3,9%. Natomiast z kolei podstawowe artykuły mleczarskie wykazywały niestety tendencję spadkową. Masło potaniało o 6,2%. Odtłuszczone mleko w proszku o 3,8%. Pełne mleko w proszku mamy tu spadek o 4,1% i spadek również wartości serów typu cheddar o 0,1%. Teraz przejdźmy do drugiej części kontynentu, mianowicie do Nowej Zelandii. Otóż w ubiegłym tygodniu odbyła się kolejna aukcja na internetowej platformie Global Derry Trade, która. Na szczęście zakończyła się wzrostem. Wzrostem cen przede wszystkim, ale i wzrostem ilości sprzedanych towarów. Otóż wartość przeciętna wyrażona przez wartość indeksu głównego wzrosła o 0,6%. Przełożyło się to na średnią cenę artykułów meczarskich 3610 dolarów za Tonę. Uczestników w trakcie aukcji było 158, a w, oni nabyli 29 570 ton artykułów mleczarskich. Teraz szczegółowo, jak to wyglądało. Bezwodny tłuszcz mleczny, jego wartość wzrosła o 1,8%, wartość masła spadła o 1,8%. Jeśli chodzi o tłuszcz maślany, sproszkowany 4,7% wzrostu, wartość Wzrost o 1,8%, spadek wartości laktozy o 0,8%, za to podwyżka ceny odtłuszczonego mleka w proszku o 1,8% i y, pełnego mleka w proszku wzrost o 0,1%. Teraz warto się przyjrzeć y, bliżej temu, co się dzieje w Unii Europejskiej. Mianowicie Porównamy średnią cenę mleka w skupie, to jest wspomniane 56 eurocentów za kilogram, w stosunku do wartości mleka wyrażoną w ekwiwalencie podstawowych artykułów mleczarskich, takich jak odtłuszczone mleko w proszku i masło. Mamy tu wartość 57 eurocentów. Zatem mamy do czynienia już z niemal z wyrównaniem tych wartości, i w przyszłym miesiącu z całą pewnością te krzywe. Się przetną, albo już to zrobiły w bieżącym miesiącu, i będziemy mieli do czynienia, z, jeśli nic na rynku światowym się diametralnie nie zmieni, z wyższą ceną mleka w skupie aniżeli mleka wyrażonego w wartości odtłuszczonego mleka w proszku i masła. Teraz chciałbym Państwu przedstawić, jak kształtują się ceny mleka w skupie w poszczególnych ośrodkach eksportowych, tych najistotniejszych dla rynku mleka. Przypomnę, że jest to Unia Europejska, Stany Zjednoczone oraz Nowa Zelandia. To trzy podstawowe ośrodki eksportowe, które dość istotnie różnią się cenami mleka w skupie. Unia Europejska ma póki co najdroższy surowiec, jest to 56,6 za Kilogram, mówię o eurocentach, 0,56 euro, euro za 1 kilogram. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, mamy na szczęście wyraźne podniesienie ceny mleka w skupie 54 eurocenty za kilogram. Co ciekawe, w poprzednim miesiącu było to 49, a zatem w Stanach Zjednoczonych o 5 eurocentów podrożało mleko w skupie. No to jest bardzo duża zmiana. Natomiast z kolei potaniało mleko w Nowej Zelandii i kosztuje jedynie 40 eurocentów za kilogram. Wynika to z faktu, że w Nowej Zelandii aktualnie mamy szczyt sezonowy produkcji mleka i tego mleka jest po prostu wyraźnie więcej w stosunku do. Pozostałych miesięcy tego, tego roku, a z kolei główny ośrodek importowy, istotny dla Nowej Zelandii, czyli Chiny, no w sposób wyraźny ograniczyły swoją aktywność handlową, na co w, miejmy nadzieję przyjdzie swój swoisty kres, dlatego że tu ograniczeniem jest również ta polityka zero COVID i całe spowolnienie gospodarcze w Chinach. Teraz słów kilka na temat aktualnych kosztów produkcji mleka, notowanych w 48 tygodniu bieżącego roku i te zmiany odnoszą się pod względem w tendencji w stosunku do miesiąca poprzedniego. Mamy tu spadek w przypadku kosztów żywienia krów o 3,1% i spadek energii o 10,6%. Przypomnę, że jest to kolejny notowany przeciętnie na terenie całej Unii Europejskiej spadek kosztów produkcji mleka. Tytułem podsumowania. Na rynku krajowym obecnie dyskutuje się na temat raportu o polskim sektorze mleczarskim. Dokument ten niedawno został opublikowany przez Forum Mleczarskie, a spośród wielu głosów przebija się narracja o rzekomych miliardach, jakie zarabiają polskie mleczarnie. Czy tak jest naprawdę? No trudno się z tym zgodzić, dlatego że dane liczbowe ewidentnie temu przeczą. Wielomiliardowe obroty niestety nie oznaczają równie wielkich zysków a mogą wskazywać na próbę ratowania trudnej sytuacji przez inwestycje i zwiększanie skali produkcji. Konkurencja na świecie nie śpi i jak nie będziemy inwestować w rodzimy przemysł, to za chwilę na światowym rynku może po prostu nie być dla nas miejsca. Próżnia nie znosi pustki, a zatem nasze miejsce no, będzie obsadzone w, tym oczywiście pesymistycznym scenariuszu przez naszych konkurentów na arenie międzynarodowej. Realne dochody przedsiębiorstw są zdecydowanie zatem mniejsze niż wskazuje na to ta, ten raport Forum Mleczarskiego. Polski sektor mleczarski na koniec. Ubiegłego roku utrzymywał rentowność netto na tym samym poziomie co rok wcześniej, czyli w roku 2020, a w trwającym jeszcze bieżącym roku należy spodziewać się wyniku porównywalnego i to w optymistycznym scenariuszu, o ile nie gorszego w stosunku do roku poprzedniego, który wyniósł 2,2%. Zatem informacje o wielomiliardowych zyskach należy po prostu zdementować, ponieważ redaktor, który to przełożył na język publicystyczny, pomilił przychody z dochodami, o czym sobie również rolnicy zdają sprawę, że przychody na mleko no, nijak się mają do zyskowności. Dziękuję Państwu za uwagę. Jarosław Malczewski.